Marketingowe typy, krótkie wskazówki, praktyczna wiedza, codzienna inspiracja. Produkcja Cleverhearted Showrunners. A ten odcinek prowadzi Edyta Krzyczman, Internal Communication Specialist w IY Polska. Cześć. Dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, dlaczego komunikacja wewnętrzna jest tak ważna w każdej organizacji? No, i co by było, gdyby jej nie było? Rola komunikacji wewnętrznej ewoluowała. Nie mam co do tego wątpliwości. I nie mam też wątpliwości, że planowane działania komunikacyjne są kluczowe i wpływają na działanie całej organizacji. Pytanie jak? No właśnie. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że to już nie jest tylko jednostronne informowanie pracowników. Czyli najprościej rzecz ujmując, kaskadowanie tej informacji z góry na dół. Teraz chodzi przede wszystkim o dialog i angażowanie pracowników. A dialog to nie tylko wypełnienie ankiety satysfakcji czy regularne spotkania feedbackowe. Oczywiście też, ale nie przede wszystkim. To każde działanie, w którym dajemy się wypowiedzieć naszym pracownikom. Dajemy im możliwość podzielenia się swoją opinią czy podkreślenia swojego zdania. Czyli według mnie to każde inne wydarzenia czy inicjatywy, które organizujemy właśnie w ramach naszych działań komunikacyjnych. W końcu wszyscy mamy potrzebę posiadania wpływu na to, co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu, również tym zawodowym. Dlatego szukajmy nowych rozwiązań i sposobów, aby dotrzeć do naszych pracowników i dać im tę przestrzeń, której potrzebują. Dajmy im możliwość zaangażowania się w życie naszej firmy. Komunikacja wewnątrz organizacji pełni istotną rolę, nie tylko jako kanał przekazywania ważnych informacji, ale również kształtuje kulturę organizacyjną. Sprawnie działająca komunikacja wewnętrzna to przede wszystkim, po pierwsze, Efektywne zarządzanie firmą, czyli dostarczanie jasnych i aktualnych informacji menadżerom i pracownikom, które później umożliwiają podejmowanie trafnych decyzji. Monitorowanie postępów w realizacji projektów, zarządzanie zasobami oraz planowanie kolejnych działań. Po drugie, to kształtowanie i wzmacnianie kultury organizacyjnej. Ułatwia budowanie współpracy, zaufania. I wzajemnego szacunku między pracownikami. Po trzecie, zaangażowanie pracowników, czyli dostarczanie informacji na temat celów organizacji i roli pracowników w ich osiąganiu. Umożliwia pracownikom dzielenie się pomysłami, opiniami i obawami, czując się w ten sposób bardziej zaangażowanymi w życie firmy. Po czwarte, osiąganie założonych celów biznesowych. Czyli spójność w działaniu wszystkich pracowników z celami strategicznymi organizacji. Ułatwia też identyfikowanie priorytetów, eliminowanie ewentualnych błędów oraz szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu biznesowym. Odpowiadając na pytanie, co by było, gdyby nie było komunikacji wewnętrznej, tutaj musimy zacząć od tego, że komunikacja wewnętrzna to jakby fundament. Na którym buduje się cała kultura organizacyjna. Dzięki dobrej komunikacji mamy lepsze zarządzanie firmą, silniejszą kulturę, bardziej zaangażowanych pracowników, no i oczywiście łatwiej osiągnąć cele biznesowe. Ja też uważam i chętnie się tym dzielę, że w każdym tym aspekcie najważniejszy jest pracownik. To on jest takim, jakby można powiedzieć, punktem styku z klientem. Dlatego warto o nich dbać, bo oni dbają o klientów i są też najważniejszą wartością w organizacji. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj podcast tam, gdzie go słuchasz. Po więcej podcastów o marketingu wejdź na seryjnimarketerzy.pl. Udanego dnia i do usłyszenia.